Dziś do TV4, moi drodzy, zaprosiliśmy uczestników Idola, którzy grają od jakiegoś czasu ze swoimi kapelami. Jako pierwsza ze swoim zespołem Stray Souls zaśpiewa Dianka Trochim. Bardzo gorąco. Janka, przypomnij może widzom i tutaj ludziom, ty odpadłaś w etapie klubowym Idola, prawda? I kto z twojej grupy przeszedł do finału? Z mojej grupy przeszedł Adam Kozłowski i Piotr Brodziński. A no właśnie, dwóch facetów. Jak się śpiewa na naszej scenie w finale? Fajnie, co? Cudownie, wśród takiej publiczności. To naprawdę bardzo wielki zaszczyt być tutaj. Powiedz mi, jak długo grasz w tym zespole, Diana? Zespół zaproponował mi swoją współpracę 10 czerwca. A czyli to nie jest tak, że 2001 roku. Aha, czyli już dawno, tak? 2 lata temu. I macie jakieś swoje kawałki, czy tylko covery gracie? Mamy również swoje kawałki, ale gramy również bardzo wiele coverów podczas imprez typu festyny, gdzieś w barach i tak dalej. Festyny, bary, moi drodzy. Wesela też, Janka? Nie, na weselach nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. A jakieś przeglądy, jakieś osiągnięcia macie? Oczywiście. Graliśmy w zasadzie na wielu przeglądach i mamy trochę rzeczywiście swoich osiągnięć. Może nie są to aż tak wielkie osiągnięcia na jakichś wielkich imprezach, ale myślę, że dla nas bardzo ważne. Okej, bardzo dziękuję. Diana Trochim, moi drodzy. Dziękuję również.